Sobotnie popołudnie 23 marca 2024 roku członkowie oddziału Gdańskiego Związku Podhalan w Polsce po raz czwarty ustawili przy kościele błogosławionej Doroty z Monte w Gdańsku-Jasieniu 20-metrową palmę. Przygotowywali ją podczas Wielkiego Postu w swojej siedzibie, to jest w jasieńskiej Gastówce. A jak wyglądało przeniesienie tej palmy i jej ustawienie? Zobaczmy. No cieszę się, że po raz kolejny staje palma przy kościele, już czwarty raz. Cieszę się, że po raz kolejny Związek Podhalan tak bardzo mocno pokazuje, zaznacza swoją obecność tutaj we wspólnocie parafialnej, na terenie Jasienia i tak dalej. Cieszę się, że tyle osób właśnie i ze związku, i przyjaciół, i parafian przychodzi właśnie, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. No jest to na pewno bardzo ważne dla całej wspólnoty parafialnej, niezmiernie ważne, ponieważ no to zaznacza też ważność wszystkich grup duszpasterskich na terenie parafii, ważność tej wspólnoty, Związku Podhalan na terenie parafii, ich wkład, ich otwarte serce w obecność tutaj, po prostu w to, co kochają, w Kościół. I są w tym kościele, i chcą w tym kościele działać i w przeróżny sposób pomagać. Jest to instalowana już nasza czwarta palma. Oddział istnieje piąty rok. No, raz nie instalowaliśmy palmy z powodów pandemii. W tym roku się udało nam zrobić po raz czwarty palmę. Jest ta palma troszeczkę krótsza jak w tamtym roku. W tym roku ta palma ma 20 metrów. Tak, zwyczaj stawiania takich palem jest u nas na południu, skąd my pochodzimy, dokładnie w Lubomierzu stawiają takie palmy też. Przyjęliśmy tą tradycję od naszych przyjaciół i naszej rodziny, która mieszka właśnie tam w Lubomierzu i na południu.
postanowiliśmy, że będziemy stawiać u nas sztes co roku na placu kościelnym. Palma ta, którą dzisiaj też postawiliśmy, to nie tylko nasza tradycja, ale jest to też przywiązanie do wiary katolickiej, do naszego kościoła. I oprócz tej palmy wykonaliśmy jeszcze jedną palmę, dwie palmy praktycznie, bo jedną palmę jeszcze postawiliśmy dzisiaj w kościółku przy ołtarzu, która dokładnie ma 5 metrów i 40 centymetrów, a trzecią palmę postawiliśmy przy Krzyżu Jasińskim, którym się oddział nasz opiekuje i ta palma tam postawiona, dzisiaj zainstalowana, ma wysokość dokładnie 3,60 m. Teraz drugie. Teraz zmiana. Jedziemy, uwaga, poproszę o spojrzenie.